Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty, ze mną Jaksu, witaj. Siemanko, cześć, witaj. Co tam się stało na face to face między tobą a Meduzą, bo chyba się poszarpaliście. Dla tych, którzy nie wiedzą. Nie, no jemu nerwy puściły, to wiesz, to gościu w ogóle nie ma, wiesz, pewności siebie i nie wytrzymał i rączka poszła. Także wiesz, gdzieś mnie tam trafił w głowę, ale to był taki cios, że to nawet było muśnięcie tylko. Czyli nie poczułeś za bardzo? Nie, no wiesz, no dostałem, wiesz, przeszło i po temacie, także wiesz, no. Siłę to naprawdę ma słabą, no. Spodziewałem się faktycznie, że powiem, o kurczę, no ma moc gościu, ale wiesz, szkoda gadać. No to może zmiana zasad jeszcze przed walką. Może jednak dopuścimy rączki, nóżki. Znaczy wiesz, no najchętniej to ja bym na przykład z nim poszedł w K1 bądź w boks, nawet na gołe pięści, to wiesz, to dla mnie to nie ma problemu. Ja nie jestem parterowiczem, bo w ogóle nigdy nie trenowałem parteru, dopiero tam od miesiąca liznąłem parter, codziennie tuczę parter. Także, no wiadomo, w full MMA z nim na pewno nie pójdę, ale w stójkę to mogę w każdej chwili. Jakby ci teraz zaproponowali zmianę reguł gry, żeby jednak była ta stójka, to byś na to poszedł? Że on też może uderzać i kopać, tak? No, K1 na przykład. A, K1. K1 to oczywiście, że tak, ojejku, no z miłą chęcią. Nawet bardziej byłbym za tym, tak? Naprawdę. Tak, ojejku. Czyli nie obawiasz się jakby Meduzy? No Medi nie umie kopać, bić, nic on nic nie potrafi, tylko tuczę parter, tuczę matę, tylko przytulanie się na macie i tyle. Ja nie mówię, że generalnie parter jest zły, no bo polubiłem parter, mimo że długo nie trenuję, no to naprawdę wchodzi mi wszystko, także wow, petarda, no. Co Sylwester Wardenga wyciągnął na ciebie na konferencji? Sylwester pomylił firmy, ja po konferencji przedstawiłem mu dokumenty, że na moją firmę absolutnie nie było żadnych zarzutów, że jestem osobą niekaraną, także jestem zupełnie czysty. Boxdel i Wojtek Gola na końcu powiedzieli, że jeżeli jakiekolwiek będą związane z moją osobą niesnacki, jakieś nieciekawe sytuacje, no to generalnie kontrakt będzie zerwany. Także tego absolutnie się nie boję, no bo jestem czyściutki, nie mam sobie nic do zarzucenia. Dobra, bo ja nie za bardzo interesowałem się, nie wnikałem w tę sprawę, ale powiedz mi, czy ty w jakiejkolwiek sprawie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem, jakieś sprawy się wobec ciebie toczyły, wobec ciebie, wobec twojej osoby, wobec twojej firmy, gdzieś twoje nazwisko się tam przewijało w sądzie? Wiesz co, mam dokument, który w dniu dzisiejszym wydobyłem z sądu, że jestem osobą niekaraną i nigdzie nie figuruję. Okej, okay, a jakieś zaległości finansowe miałeś wobec kogoś? Miałeś komornika na koncie? Absolutnie nie. Nie mam żadnych komorników, nie miałem. Także jestem naprawdę czyściutki. No to teraz powiedz, o co chodzi, dlaczego zadaję ci te pytania? Ponieważ mam bardzo nazwisko, jakby to powiedzieć, bo tak naprawdę no, jest jedyne w Polsce to nazwisko. Mój brat zajmował się samochodami. No i ludzie po prostu po nazwisku powiązali mnie i chcą teraz mi wszystko przyklepać, no bo no też kierują się na pewno zazdrością. Jeżeli generalnie nie mogą nic zrobić tak naprawdę mojemu bratu, bo on też wszystko robił zgodnie z literą prawa, no to widzą nazwisko, komuś tam się, nie tyle powiem powodzi, ale ktoś się staje po prostu sławny, no to chcą mu podciąć skrzydełka, nóżki. No i mamy tego przykład. Okej, a twój brat miał jakieś problemy z prawem, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej? Wiesz co, ja tylko tak naprawdę mu tam pomagałem w tym komisie czasami, no bo z uwagi na to, że po prostu jest moim bratem i zawsze będę za nim stawał murem i go bronił. Chodzi mi o to, czy on był, no bo wiadomo, że nie możesz brać odpowiedzialności za to, co robi twój brat, jak oszukał kogoś czy coś takiego, to ty nie możesz za to ponosić odpowiedzialności, jeśli ty nie brałeś w tym udziału. No oczywiście, że tak, także no w żadnej sprawie nie byłem oskarżonym. Twój brat? Mój brat, on generalnie wiem, że jakieś tam sprawy przegrał, niektóre się toczą i to jest cały temat, także jakby to... twój brat ma jakieś tam problemy, ale ty, ale to są ty, wszystkie, nie, ty nie figurujesz to tam, są tak? Wszystkie problemy do rozwiązania. Nie chodzi mi o to. Czy ty, ja absolutnie czy tam, w żadnej czy ty sprawie nie figuruję. O to mi chodzi, tak? W żadnej sprawie nie figuruję i nie mam z tym absolutnie nic do czynienia. Okej, czyli Sylwester Wardenga się pomylił, tak? Na konferencji? Wiesz co, no tak jak ja wspomniałem, miałem wiele firm i po prostu nie tą firmę po prostu wziął pod lupę. Czy ty jesteś w 100% przekonany i pewien, że wszystko będzie okej? Jestem w 100% pewny tego, co mówię, no i spokojny. Dobra.
Bo Meduza powiedział, że on na twoim miejscu nie wziąłby tej walki i dziwi się, że ty ją po prostu wziąłeś w takiej formule. Znaczy to są freak fighty. Jakbyśmy byli na gali zawodowej, no to też byłyby inne warunki gry. Zupełnie inaczej by to wyglądało. Jesteśmy we freak fightach. Tutaj możemy sobie wszystkimi zasadami jakoś mieszać, ważyć, dodawać, ujmować, odejmować. Także jeżeli o to chodzi, no to wiesz, jeżeli on się czuje dobrze w parterze, no to on postawił warunki w ogóle tej gry. Wiesz, dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłby boks na gołe pięści i tyle. I wtedy byśmy zobaczyli, kto tak naprawdę jest kozakiem. A wiesz, jak on sam dał jakieś zasady i mówi, że on by tej walki na moim miejscu nie wziął, no to jest idiotą po prostu. No, jak inaczej to skomentować? Trzecia. Jeszcze ja bym jedno zdanie. Dziękujemy. Dobra. Jeszcze chciałem cię zapytać, czy ty nie uważasz, że w tej walce masz, możesz tylko stracić? No bo jak wygrasz, to ktoś powie, kurde, no wygrał, ale Meduza nie mógł uderzyć. Jak przegrasz, no to już w ogóle jest katastrofa, jeśli chodzi o porażkę z osobą, która no nie może wyprowadzać ciosów. Znaczy wiesz, no... Czy masz takie zdanie, bo to jest, ja teorię rzucam. Znaczy wiesz, no w ogóle nie przyjmuję do wiadomości, że mogę to przegrać, no bo dla mnie to wiesz, to są szybka bitka, szybkie ciosy i po zawodniku, także po zawodniku, po gościu. No bo to dla ciebie krótki temat to będzie, krótki, tak? Temat, to wiesz, to pierwsza runda, maksymalnie to się w drugiej skończy, na pewno to nie będzie do końca trwało. Dobra, zobaczymy, dzięki wielkie. Dziękuję. Najlepsze antyfakty w internecie.